Zielona Góra Muzyki na 96 FM. W czasie spoko wakacji realizujemy warsztaty taneczne z wybitnymi choreografami z Polski, z całego kraju. Dzisiaj akurat rozpoczęliśmy zajęcia z techniki contemporary, czyli coś, co nie jest jakby dla nas najbardziej charakterystyczne, ale na pewno jest to jedna z kompetencji, które spowodują, że nasi tancerze, czy nie tylko nasi, zielonogórscy tancerze, będą mogli być bardziej wszechstronni. Anita Sawicka jest to choreografka z Warszawy. W tej chwili jedna z bardzo ciekawych młodych choreografek w tej technice. No i ona ma to do siebie, że pracuje dużo na improwizacji, czyli używa improwizacji do realizacji choreografii i wykorzystuje umiejętności tancerzy, którzy w danym momencie znajdują się u niej na zajęciach. Cudownie, że młodzież chce tańczyć, że tańczy nawet w czasie wolnym od zwykłego sezonu tanecznego. Jest duże zainteresowanie mnóstwo osób. Dodatkowo czekamy jeszcze na Adama, co jest. To jest jeden z tancerzy house'owych, jeden z najlepszych polskich tancerzy house'owych. Kolejnym choreografem, który zaangażowany będzie w Spoko Wakacje, będzie Grzegorz Kuciak z grupy Point Dance Studio. Dla najmłodszych warsztaty przygotowuje Maja Wesołowska, to jest tancerka grupy Spoko, czyli posiłkujemy się również naszymi zasobami. Każdy może skorzystać, ale to trzeba pamiętać, że to są warsztaty dla młodzieży, czyli osoby, które się uczą generalnie cały czas. Mogą skorzystać z tych warsztatów, no i trzeba mieć umiejętności. To są warsztaty nie dla początkujących, a dla średnio zaawansowanych tancerzy. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.